Witam Was, widzowie, w kolejnym odcinku z Vinted Story. Już w nowym roku. Witam Was. Ten odcinek będzie pierwszy, z tego co pamiętam, więc tak. Ostatnio skończyliśmy na tym, że zdobyliśmy trochę miedzi. Musimy pozbierać jej jeszcze więcej i na tym, że zrobiliśmy farmę, która jakoś działa. A więc dzisiaj musimy zdobyć więcej miedzi, czyli będzie znowu więcej chłodzenia. Nie można przybliżać. No chyba coś widzę. Ale dobra. Tamtego regionu nie badaliśmy. A jest tam niebezpiecznie, więc idealnie, żeby coś dzisiaj się działo. W ogóle szczęśliwego nowego roku. Wy to oglądacie pewnie 3 stycznia. Ja to nagrywam. Właśnie. To tylko odłożę. Ja to właśnie nagrywam. Też wypadałoby odłożyć to zaraz. Nagrywam to 2 stycznia, ponieważ wróciłem, bo mnie nie było i dlatego trochę w chaosie niektóre rzeczy będę robił. I dlatego też trochę plan na Vinted Story nie mam. Na Soviet Republic mam plan. Będę go zaraz nagrywał, ponieważ ktoś podał dobry pomysł i o nim powiem, jak będę nagrywał oczywiście Soviet Republic. A i mam Kilof. Tam jest. Chodzą tu wilki. Ja bym nie chodził z Kilofem. Później bym chodził z Kilofem. Bo na razie chodzenie z Kilofem nie jest pewne. Wypadałoby w końcu ten dom skończyć. W nawiasie skończyć, ponieważ dach kompletnie będzie do rozbiórki. Ogólnie będzie sporo rzeczy takich tutaj do ogarnięcia. Ile mam? Mało patyków. Kapusta jest nam mniej potrzebna na pewno niż wszystko, a tak naprawdę chyba potrzebujemy jakiś dzban by się przydał. To trzeba zrobić na szybko dzban, więc będzie w przyspieszeniu robienie dzbana. Nie wiem czy wszystko będzie, ale dobra, więc przyspieszę wam proces robienia 2 dzbanów. A nie starczy nam patyków. A i tak to przyspieszona wersja. Okej, to już trzeba wziąć. I za chwilę skończymy jeden dzban. Nie wiem, czy na drugi starczy. Miejmy nadzieję, że tak. Oraz w ogóle patrzyłem też na moje, jak byłem akurat poza domem i świętowałem nowy rok. I ogólnie spędzałem jakoś czas, to zdałem sobie sprawę, że patrzyłem też na mój kanał dosyć często i tak z ciekawości patrzyłem, jakie tam miałem kiedyś. Odzyskam glinę? Nie odzyskam. Dobra. To patrzyłem, jakie miałem kiedyś serie i szczerze, do niektórych można było kiedyś wrócić. Okej, okay, wilki bardzo dobrze słychać, czyli ja mam chyba jakieś szczęście do tych wilków. Patrzę na to, że jestem furasem, który ma fursonę wilka, to no często będą mnie te wilki tutaj atakować, podejrzewam, więc będzie trzeba się na nie przygotować. Ja nie mam modów, ale nie zadziałałoby to chyba, jakbym teraz chociaż pobrać mod na przykład jakieś. Nawet za mało, nie starczy mi. A i noc się zbliża, tak? To tym bardziej jeszcze. To będzie dużo też wycinania. Będę musiał wycinać, jak czekam na dzień. Patyki też są problemem. Potrzebujemy dużo patyków, czyli musimy pójść do lasu.
A w lesie jest niebezpieczeństwo, czyli będzie sporo robienia oraz bardziej sporo takiego. A właśnie, my obrywamy, ojeju, tym temporalnością. I jeszcze jeżeli chodzi o tą temporalność, to widzieliśmy w ostatnim odcinku, że są te potwory, więc powinno się coś dziać. Wiem, że nic, przynajmniej ja nie w ustawieniach zieleni ustawiłem. Ale tak, tutaj ile mamy tych? 11. Niewystarczająco. Ja się bałem, że ten, że to na mnie zaraz będzie szarżowało. W ogóle też myślę, widzowie, nad kilkoma odcinkami z różnych jeszcze gier. Jest nowy rok, więc nowa seria jakaś by wypadało zrobić. I właśnie tak myślę nad tym, czy Minecraftową jakąś serię, czy na przykład z innej gry. I tak patrzę właśnie, jakie są. I też czy z kimś na przykład to nagrać. Więc możecie na jakiś pomysł podać. Ja zobaczę, czy tą grę mam. Czy będzie fajna i czy będzie się podobała. Możecie podać jakiś pomysł, jeżeli macie. A ja to zobaczę i możliwe, że nagram. A teraz szybko zróbmy ten dzban, który tam zostawiłem. Znaczy zróbmy. Wypalmy go. Czyli będzie potrzebne tutaj. Myślę, że tyle patyków starczy. Starczyło. Net. Teraz to. Nawet więcej. No i tyle wystarczy. Dobra, trochę. Trochę dużo tego drzewa wykorzystuję. Muszę w końcu je pozbierać więcej. Okej. I będziemy mieć dzbanek, w którym będziemy mogli chować rzeczy, więc teraz tylko przyczekać do. Właśnie, ile to wytrzyma jeszcze? 3 dni. Więc teraz trzeba wytrzymać do. Do dnia, chociaż można też pójść spać i powinno być ok, więc zaraz zobaczymy. I tak to będę miał tutaj trochę do wycinania. Więc no. Ale jest trzecia. To za niedługo powinien być dzień, chociaż jest który? Maj. Ostatni dzień maja. W grze mamy, bo miesiąc trwa 9 dni. Czyli no. Za niedługo nowy ten. Nowy miesiąc. Ajcie. Więc no. Znaczy, właśnie, zbiory. Powinny wyrosnąć o 1. Oj, prawie spadłem. Tu węgiel jest. W ogóle uwielbiam fakt, że węgiel mam w sypialni. I to sporej ilości węgla drzewnego. Więc o, już się dzień robi, więc będzie można wyruszyć. No stracę trochę rzeczy jak umrę. No ale nie mam na razie jak tego schować, więc no ryzyko takie trochę. Ale dobra, ruszamy. Na pewno będę się wsłuchiwał, bo tutaj pewnie będzie słychać bardzo dobrze. Jak coś na przykład będzie, jakiś wilk czy inne zwierzę obok nas i chciał nas zabić. W ogóle też przypomniało mi się, że pewna osoba mi proponowała online Vinted Story zagrać. Tak wiem, losowe to jest, ale ja taki jestem. I zdaję sobie sprawę, że w sumie
Jakby to jeszcze działało i na przykład by chciało, to można by było kiedyś serię z tego zrobić. Ale na razie, no teraz dużo myślę nad seriami, ponieważ chcę coś nowego jeszcze wprowadzić. Ja cię przestraszyłem się lawiny. Więc dlatego tak dużo serii wymyślam teraz. A jaka się pojawi, to się zobaczy. Na razie tak wyglądają pomysły. A ja patrzę kątem oka, czy nic nie zagraża. Przypominam, muszę sobie przypomnieć, że sobie i też osobom, które na przykład teraz przewinęły i oglądają, że szukamy miedzi. Kolejny odcinek szukania miedzi, tylko w bardziej niebezpiecznym dla nas miejscu, bo tu występują wilki i niedźwiedzie. Więc można powiedzieć, że w sumie to samo co ostatnio, tylko że groźniej. Ja zazwyczaj, nie wiem, ja myślę, że powinienem je wycinać, te momenty szukania. Ale też zdaję sobie sprawę, że to jest duży odcinek. Jeżeli odcinek polega na szkoleniu, to by sporo z tego odcinka nie było. A to muszę zebrać. Dobra. Tak patrzę z góry właśnie, czy nie ma jakichś minerałów. Mi się wydaje, że mój komputer jest głośniejszy, albo po prostu dawno go nie słyszałem. Nie było mnie tydzień w domu? Coś takiego? Okej, one uciekają od lisów. Okej. Tam ruszymy. Tu jest las. W lasach też można znaleźć miedź. Tak jak ostatnio znalazłem miedź w lesie. Ale problem w tym, że bryłka kwarcu. Ja muszę mieć inny kwarc, jeżeli chciałbym szyby robić. Ciekawe, czy go znajdę, jak tak będę wciskał. O, właśnie znalazłem. My potrzebujemy przejrzystego kwarcu. Tutaj może tak ustawię kamerę, żeby widzieć w razie czego zagrożenia. Z którego możemy zrobić szkło. Tylko po wypaleniu, czy jak kwarc. Przejrzysty kwarc 2. Tak. I możemy zrobić jedną szybę. Nie, możemy coś nazbierać. O, mamy właśnie na dwie szyby. Okej. Nie wiem, czy widzieliście to, co ja. Pewnie tak. Ja to pewnie tak zatrzymam, tak jak będzie. O. Nie wiem, jak to zrobię. Ale widziałem tam niedźwiedzia. I no, niedźwiedź jest moim zdaniem najniebezpieczniejszy teraz w tej grze. Już wilk jest łatwiejszy do przeżycia niż niedźwiedź. Ale to chyba oczywiste, bo w sensie niedźwiedź jest wielki i bardzo niebezpieczny, jeżeli chodzi o to, więc napotkaliśmy dzisiaj na coś niebezpiecznego przynajmniej. Ale musimy znaleźć miedź. To nadal nie spełniło jakichś celów, które ustaliłem, czyli znalezienie miedzi. Więc szukam jej i się też wsłuchuję. Tylko proszę, nie lawina. Jak ta górka by spadła, to nie byłoby za ciekawie. Tam coś widzę, nie wiem, czy to grzyby, czy co to jest. Tam było. Tam widzę, że tam coś rośnie. Ruszamy w tamtą stronę. Przez las jest o tyle trudno, że tam mogą być niebezpieczeństwa.
Najbardziej, co może nam zagrozić, to właśnie te niedźwiedzie. Bo wilki da się przeżyć, to nawet można się przestraszyć i zginąć od nich. Ale jest to na pewno mniej takie niebezpieczne, w sensie... Z tym się miało już styczność, a z niedźwiedziem miałem chyba tylko dwa razy styczność i wiem, że on sporo ciosów potrzebuje, żeby zginąć. Więc... Przy okazji możemy poszukać czarnoziemu. To też taki, można powiedzieć, pomocny cel. W razie, gdy tego nie zrobimy, to zrobi się coś innego. Tak patrzę po tych kamieniach, czy na nich są kawałki miedzi, bo to widać, ale nie widzę właśnie i tak się rozglądam. W ogóle właśnie, jest ten nowy rok, za niedługo wyjdzie kilka nowych gier, więc na pewno z nich serie będą, na pewno Man of War'a mam zapisanego na liście życzeń, więc kiedy wyjdzie, to pierwszą rzeczą, jaką zrobię, to kupię, jak będzie możliwość przedpremierowa, to też kupię, bo planuję z nich nagrać z Man of War'a na pewno całą kampanię sowiecką i aliantów, z tego co wiem, że jest. To na pewno będzie grane, więc... Czy tylko moim zdaniem tych niedźwiedzi jest za dużo? Dobra, więc tak się... Sorry za ciszę, ale te niedźwiedzie naprawdę mnie traumatyzują, bo są... Ich jest za dużo, moim zdaniem. W losowych miejscach jest ich za dużo. Jakąś lawinę. A, bo tam jest kolejny niedźwiedź. Czy tu można bezpiecznie gdzieś pójść, gdzie nie ma niedźwiedzi? Jeszcze się zacięło chyba. Przejdziemy trochę... Kolejny niedźwiedź. Dobra. Widzowie, nie ma co tutaj, stąd trzeba się wycofać. To jest za dużo niedźwiedzi. Trzy niedźwiedzie spotkaliśmy. A, nie ten guzik. Super. Tu jest zabity. Okej, dobra, zabity królik. To znaczy, że tutaj ktoś mógł być. Jest sam list. Miejmy nadzieję, że to sprawka lisa, a nie czegoś większego. Ale miedzi nadal nie znalazłem. To jest... To jest najbardziej niezbyt ciekawa informacja, że właśnie miedzi nie znaleźliśmy. Tak ryzykujemy tym, że tutaj no są niedźwiedzie i możemy oberwać, a nie znaleźliśmy zbytnio tego, po co tu przyszliśmy. Tam jest wilk. Tu są grzyby jakieś. Problematycznie to wygląda. Nie ma tutaj... Teraz gdzie my jesteśmy? Dobra. Tu nas nie było. Bo chyba wiem już, gdzie jesteśmy.
To jest ryzykowne. Musimy przejść przez dosyć bujne zarośla, za którymi coś może się kryć. Jest tu handlarz. Można podejść. Mówiłem. Za dużo tego jest. Gdzie jest ten niedźwiedź? Gdzieś tam poszedł. Ojeju. Zawało można tu dostać. Za dużo tych niedźwiedzi. Gdzieś tam poszedł, czyli... Tam przy handlarzu jest. Dobra. Gorzej jak umrę, bo ja nie pamiętam jak myśleliśmy, żeby dotrzeć do tego miejsca. A dobra, jednak chyba pamiętam. Dobra, to trzeba tędy iść. Tylko żeby nas nie wypatrzył. Nie wywąchał. To jest tymi... Te niedźwiedzie są tak problematyczne. Może powinienem naszykować dzidę w razie czego. To przynajmniej zadamy jeden cios. Gorzej, że jak ma się dzidę, to nie można zbierać surowców. Okej. Rozejrzmy się po okolicy, żeby tu nam nic nie wyskoczyło. A tutaj przypadkiem kiedyś miedzi nie znaleźliśmy? Nie pamiętam. To jakieś osuwisko, ale to wszystko mogło zrobić to osuwisko. Przykładowo ten lis, który tam przebiegał. Ale dobra, dzisiaj na pewno dużo niedźwiedzi. Chyba wiem jak nas... No, ścinałem tutaj chyba drzewa. Albo się spaliło. Ale chyba wiem jak ten odcinek nazwę. Bo co prawda szukamy miedzi. Ale dużo... Dużo, ale to bardzo dużo tych... niedźwiedzi spotkaliśmy. To odcinek na pewno jakoś z niedźwiedziami. Nazwę, nie wiem. A jak można nazwać odcinek, w którym jest dużo niedźwiedzi? Nie wiem. Może napiszę o niebezpieczeństwie, coś takiego. W końcu jest duże niebezpieczeństwo, bo mieszkamy w okolicy tych miejsc, gdzie to wszystko występuje. A gorzej jest... A najgorsze jest to, że jest problem, jeżeli chodzi o pozbycie się takich właśnie zwierząt, bo no możemy je wybić, tak. Ale nie pozbędziemy się ich. One się będą pojawiać, bo to respawnują się w sensie tak dalej, więc to dla nas może być niebezpieczne. Wiem, że była jedna taka fajna gra. Nie wiem, co się z nią nadal dzieje. O, mało kto mówi o niej w Polsce, ale jest taka fajna gra Eko. I pamiętam, że tam w ogóle nadal się pali ognisko. Że właśnie w tej grze Eko można było na przykład spowodować, że jakiś gatunek wymrze przez działanie człowieka. To było ciekawe, bo trzeba było na przykład uważać podczas wycinki lasów, bo też można było wybić jakąś roślinę, a później cała flora i fauna umierała z jakiegoś powodu. Więc bardzo ciekawa gra i godna polecenia do zagrania. Nie wiem jak teraz wygląda, wiem jak wyglądała przedtem i wiem jak super działały tam serwery RP. To na pewno. Ale dobra, mamy w sumie nic. Poszliśmy, nic nie zdobyliśmy, jedynie co to... Nażarłem się strachu, widząc ile tu niedźwiedzi jest w okolicy. Zastanawiam się, czy dziś jak idziemy tam, skąd ja przyszłem, nie było miedzi. Odcinek trwa wystarczająco moim zdaniem.
krótki odcinek. Bardziej chodzenie i dostawanie przeze mnie przynajmniej. Może nie zawału, tylko takich, no. Czasami się przestraszyć można. O, motylek. Już nie wyleci chyba. Chyba nie. Tym, że tyle niedźwiedzi jest w okolicy, więc tak. Z tego co wiemy, tam jest niebezpiecznie, tam są niedźwiedzie. Tam są niedźwiedzie. Tam są niedźwiedzie. I tam są niedźwiedzie. Tutaj jeszcze niedźwiedzi nie widzieliśmy. I tam chyba pójdziemy. Ogólnie ten region będzie trzeba zbadać w ostatnim, ten, w następnym odcinku. A ja zrobię mapę na następny odcinek i wam... O, wyleciał jednak. I wam pokażę. A na razie... Może jakieś... O, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z wami żegnam. Tutaj macie mój kanał, tu moje poprzednie odcinki. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.